Przepraszam bardzo za te małe kłopoty techniczne. Już wracamy do transmisji. Jeszcze raz chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przywitać na tym wirtualnym wykładzie dotyczącym mechaniki kwantowej i tego, jak wpływa ona na nasze codzienne życie. Ten wykład jest jednym z wielu, wielu wykładów wygłaszanych w wielu językach europejskich, w każdym kraju Unii Europejskiej w jednym języku, w ojczystym języku, właśnie po to, aby nauczyciele, uczniowie, a także osoby zainteresowane mogły zrozumieć bez blokady językowej ten wykład. W Polsce wykład ma tytuł Fotony i ich zdumiewające umiejętności i jest współorganizowany przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a także Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku. Wykład będzie poświęcony fotonom. Każdy z nas wie, że fotony to najmniejsze i niepodzielne porcje pola elektromagnetycznego, światła. Tak o nich się uczymy, taki opis znajdujemy w encyklopediach Wikipedii. Ale tak naprawdę to stwierdzenie niewiele mówi o tym, czym tak naprawdę jest foton. I podczas mojego wykładu chciałbym Państwu najpierw opowiedzieć, czym tak naprawdę jest foton i dlaczego tak ważne było dla fizyków zrozumienie jego własności. Bo jak się okaże, jak się później okaże pod koniec wykładu, zrozumienie własności fotonu pozwoliło na wymyślenie nowych sposobów rozwiązywania problemów, które do tej pory wydawały nam się nierozwiązywalne. Ale żeby bardziej ogólnie opowiedzieć, czym jest foton, najpierw trzeba chwilę się zastanowić, jak współczesna fizyka rozumie oddziaływania w przyrodzie. Otóż tak naprawdę dziś wiemy, że istnieją tylko cztery oddziaływania w przyrodzie. Oddziaływanie grawitacyjne, oddziaływanie elektromagnetyczne, które kiedyś ludzie myśleli, że to są dwa różne oddziaływania, elektryczność i magnetyzm, a także oddziaływania jądrowe, które się dzielą na silne oddziaływania jądrowe i słabe oddziaływania jądrowe. Oczywiście foton jest gdzieś w tym miejscu, gdzie elektromagnetyzm, tak czujemy i to rzeczywiście jest prawda. Ale dlaczego to jest tak ważne, że musimy się skoncentrować na elektromagnetyzmie? Otóż proszę Państwa, oddziaływania grawitacyjne oczywiście są bardzo ważne i są dzięki nim na Ziemi możemy chodzić, ponieważ mamy pole grawitacyjne. Ale tak naprawdę w naszych warunkach ziemskich oddziaływania grawitacyjne są trywialne, bo to jest tylko pionowo skierowana siła, która właściwie nie ma dużego znaczenia. Jeśli ją uwzględnimy, to właściwie w sposób trywialny ona zawsze działa. Oddziaływania grawitacyjne oczywiście są fundamentalnie ważne, gdy rozważamy obiekty bardzo masywne, na przykład zachowanie planet w Układzie Słonecznym, zachowanie gwiazd, ich ewolucję, czy ewolucję całych galaktyk, a również ewolucję całego Wszechświata. Ale w naszych warunkach ziemskich grawitacja właściwie ma dość trywialny wpływ na nasze codzienne życie. Innymi oddziaływaniami są oddziaływania jądrowe, oddziaływania silne i słabe. One oczywiście są fundamentalnie ważne, bo są odpowiedzialne za stabilność materii. To jest dzięki nim istnieją jądra w atomach i materia jest stabilna. Ale znów, w naszym codziennym życiu one nie mają żadnych widocznych efektów. Najczęściej te efekty są związane z budową atomów. Dlatego w naszym codziennym życiu, podobnie jak grawitacja, ich znaczenie raczej nie jest duże. I te czwarte oddziaływanie, oddziaływania elektromagnetyczne, są te oddziaływania, które całkowicie determinują nasze codzienne życie. Proszę Państwa, może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale jakiekolwiek codzienne zjawisko weźmiecie pod uwagę, to ono istnieje właśnie dlatego, że są oddziaływania elektromagnetyczne. To, że coś widzimy,
to, że coś czujemy przez dotyk, to, że się słyszymy, tak naprawdę to wszystko są przejawy oddziaływań elektromagnetycznych, bo wszystkie oddziaływania w naszym codziennym życiu w materii są zdeterminowane oddziaływaniem pomiędzy ładunkami elektrycznymi, które są w materii. To, że jest tarcie, to również jest przejaw oddziaływania elektromagnetycznego. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, że wszystko właściwie jest oddziaływaniem elektromagnetycznym w naszym codziennym życiu, bo te oddziaływania determinują zarówno oddziaływania pomiędzy atomami, własności cząsteczek chemicznych, to, czy coś jest cieczą, czy gazem i tak dalej. Dlatego tak ważne jest zrozumienie oddziaływań elektromagnetycznych. Więc przechodząc teraz do tych oddziaływań elektromagnetycznych, chciałbym Państwu powiedzieć, że elektrodynamikę, czyli teorię, która opisuje oddziaływania elektromagnetyczne w sposób matematyczny, można rozumieć na trzech różnych poziomach. Pierwszy poziom to jest elektrodynamika klasyczna. Elektrodynamika klasyczna narodziła się na przełomie XIX i XX wieku i doprowadziła do wielkiego przełomu cywilizacyjnego. To właśnie dzięki zrozumieniu oddziaływań pomiędzy ładunkami elektrycznymi i polami elektrycznymi i magnetycznymi udało się skonstruować maszyny elektryczne, które całkowicie odmieniły nasze codzienne życie. To był początek wielkiej rewolucji elektrycznej w naszej cywilizacji. Elektrodynamika klasyczna traktuje ładunki elektryczne i pola elektromagnetyczne jako obiekty klasyczne. To znaczy ładunek elektryczny to jest pewna własność klasycznych cząstek, podobnie jak masa. Istnieją cząstki, które mogą być naładowane, na przykład elektrony albo jony atomowe. I elektrodynamika zajmuje się opisem oddziaływań tych cząstek między sobą w sposób klasyczny, podobnie jak opisujemy klasyczną grawitację. I są do tego pola elektromagnetyczne, czyli pola wytwarzane przez ładunki elektryczne. Jeżeli ładunek elektryczny jest w spoczynku, wytwarza pole elektryczne. Jeżeli się zaczyna poruszać, to oprócz pola elektrycznego wytwarza również pole magnetyczne. I było wielkim przełomem zrozumienie, że pola elektryczne i magnetyczne są przejawem jednego pola elektromagnetycznego. Zrobił to Maxwell, formułując swoje równania, które doprowadziły do przewidzenia istnienia fal elektromagnetycznych. Fal elektromagnetycznych, czyli zaburzeń pola elektrycznego i magnetycznego, które rozchodzą się w przestrzeni mogą rozchodzić się w pustej przestrzeni i przenosić energię. Istnienie fal elektromagnetycznych zostało potwierdzone i doprowadziło do przełomu w przesyłaniu informacji. Otóż okazało się, że można je wykorzystać do przesyłania informacji na odległość. Skutkiem ubocznym przewidzenia istnienia fal elektromagnetycznych było również spostrzeżenie, że nasze rozumienie czasu i przestrzeni musi być zweryfikowane dotychczasowe i trzeba je przeformułować. To doprowadziło Einsteina do sformułowania szczególnej, a później ogólnej teorii względności. Ale to nie jest przedmiot tego wykładu. Drugi poziom, na którym można opisywać zjawiska elektromagnetyczne, to jest elektrodynamika półklasyczna. W tym podejściu pola elektryczne i magnetyczne nadal są traktowane jako klasyczne pola, podobnie jak pole grawitacyjne. Natomiast materia ma własności kwantowe. Tutaj najlepszym przykładem znanym ze szkoły opisu półklasycznego jest zjawisko fotoelektryczne. To, co uczymy się w szkole, że gdy pada światło, to może wybijać z metalu elektrony. To jest pewne zaskoczenie pewnie dla Państwa, że ja mówię, że to jest opis półklasyczny i pole elektromagnetyczne jest traktowane klasycznie, bo wiemy, że Albert Einstein za wytłumaczenie tego zjawiska dostał Nagrodę Nobla, a fundamentalnym założeniem w jego opisie było to,
że światło jest przenoszone przez kwanty energii, przez fotony. Ale proszę Państwa, w tym podejściu koncepcja istnienia fotonów jest jedynie bardzo użytecznym sposobem opisu tego zjawiska. Foton nadal, choć jest kwantem światła, jest właśnie tą drobiną pola elektromagnetycznego niepodzielną, to ma wciąż klasyczne własności. To znaczy foton ma swoją energię, która jest proporcjonalna do częstości światła i ma swój pęd i dzięki temu może wybijać elektrony. Natomiast zachowuje się ten kwant w tym opisie, opisie półklasycznym, jako taka klasyczna kulka, oczywiście z bardzo dziwnymi własnościami, że na przykład może być pochłonięta, może być wyemitowana, ale nie ma w jej zachowaniu żadnego takiego wyznacznika, który nie dałby się zrozumieć za pomocą klasycznej elektroniki. Okazuje się, proszę Państwa, że zjawisko, tak naprawdę zjawisko fotoelektryczne można wytłumaczyć w ogóle nie odwołując się do pojęcia fotonów. Jest to bardzo trudne, ale zostało pokazane, że może to być zrobione. Natomiast oczywiście na poziomie takim łatwego wytłumaczenia założenie, że światło jest przenoszone przez fotony, bardzo upraszcza opis i sprawia, że jest on bardzo zrozumiały i właśnie to spostrzeżenie było tak naprawdę powodem, dla którego Albert Einstein dostał Nagrodę Nobla z fizyki za wytłumaczenie tego zjawiska. I jest wreszcie trzeci poziom, poziom w pełni kwantowego opisu, zarówno materii, jak i promieniowania. W tym podejściu fotony mają własności, których żadna klasyczna teoria opisująca zjawiska magnetyczne nie jest w stanie wyjaśnić. Są to własności, o których właśnie dzisiaj Państwu chciałbym opowiedzieć. To własności, których nie sposób zrozumieć istocie żyjącej w świecie klasycznym, czyli człowiekowi, bo my jesteśmy w sposób naturalny przystosowani do rozumienia zjawisk, które obserwujemy na co dzień. Okazuje się, że istnieją w przyrodzie zjawiska, których takim klasycznym opisem nie da się wytłumaczyć. I zanim przejdziemy do takiego jednego przykładu, według mnie bardzo spektakularnego, który pokazuje, jak zdumiewające własności mają fotony, chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, że potrafimy udowodnić, najpierw powinniśmy umieć udowodnić istnienie fotonów, bo tak jak Państwu powiedziałem, zjawisko fotoelektryczne na przykład nie wymaga istnienia fotonów, żeby je wytłumaczyć w ramach opisu półklasycznego. Zatem czy znamy zjawisko, które wymaga w pełni kwantowego opisu? Mamy kilka takich zjawisk, ale ja Państwu przedstawię jeden z takich przykładów. Otóż proszę Państwa, gdy rozważamy falę elektromagnetyczną, to ma ona oczywiście swoje natężenie, które niestety nie jest stałe w czasie. Nawet najbardziej idealne lasery mają troszkę fluktuujące natężenie światła. I to natężenie światła fluktuuje bardzo szybko i w związku z tym nie obserwujemy tego na co dzień, ale rzeczywiście takie fluktuacje istnieją. Gdybyśmy wykreślili właśnie natężenie w funkcji czasu, to będzie ono jakoś tam fluktuowało. Oczywiście ono ma pewną wartość średnią, tutaj jest zaznaczoną tą przerywaną linią, która jeśli jest ta średnia wykonana po dość długim okresie, w przypadku promieniowania widzialnego, no to wystarczą jakieś dziesiątki, może setki nanosekund, żeby takie uśrednienie wykonać, więc widać, że to są bardzo krótkie czasy i dlatego nie widzimy tych fluktuacji, nie obserwujemy tych fluktuacji, ale one istnieją. I teraz proszę Państwa, okazuje się, że tym fluktuacjom można się przyjrzeć trochę bardziej dokładnie i można wyznaczyć trochę inną średnią, to jest taka średnia tutaj, tak zwana funkcja korelacji G2 dla zmylenia przeciwnika, żeby się wydawało wszystkim, że to jest bardzo trudne, ale tak naprawdę tylko nazwa tej funkcji korelacji jest trudna, ale tak naprawdę co mówi ta funkcja korelacji? Ta funkcja korelacji, jak widzicie z tego wzoru, uśrednia nie natężenie chwilowe promieniowania, ale iloczyn
natężenia promieniowania w pewnej chwili czasu T i w pewnej chwili czasu, która jest przesunięta o jakiś odstęp od tej chwili T. Jeżeli dokonamy takiego uśrednienia, to ta funkcja korelacji G2 dla każdej klasycznej fali, dla każdej klasycznego promieniowania ma taki kształt tutaj zaznaczony na dole niebieską linią. Co ważne, nie ma, każda klasyczna fala, jeżeli promieniowanie rozchodzi się w sposób klasyczny, da się go zrozumieć klasyczną elektrodynamiką, czyli pole elektromagnetyczne jest zwykłą falą elektromagnetyczną, tak jak to rozumiał Maxwell, to funkcja G2 dla każdego odstępu czasu tau musi być większa od 1. Jeżeli tak jest, jeżeli obserwujemy jakieś promieniowanie, nawet najbardziej dziwne, dla którego funkcja korelacji jest większa niż 1 dla każdego tau, to znaczy, że da się zrozumieć wszystkie własności tego promieniowania za pomocą elektrodynamiki klasycznej, klasycznego opisu rozchodzenia się fal. Proszę Państwa, warto tutaj powiedzieć, że nawet dla promieniowania laserowego, które jest bardzo, bym powiedział, nietrywialnym promieniowaniem, wiele osób mówi, że to jest przejaw kwantowego promieniowania, prawda, że wszystkie fotony znajdują się dokładnie w tym samym stanie kwantowym, w związku z tym to jest bardzo kwantowe promieniowanie. Ale nawet dla najbardziej idealnego promieniowania laserowego monochromatycznego funkcja G2 jest równa 1 dla każdego tau. To oznacza, że promieniowanie laserowe jest właśnie na granicy opisu klasycznego. Da się jeszcze zrozumieć wszystkie jego własności, wszystkie własności na poziomie klasycznym, choć jest to już bardzo nietrywialne promieniowanie, którego wytworzenie wymaga jednak różnych sztuczek, które daje mechanika kwantowa. Natomiast nadal to promieniowanie wytworzone ma wszystkie klasyczne własności. No i gdybyśmy zaobserwowali jakieś promieniowanie, które ma funkcję G2 mniejszą niż 1, to jedyny sposób na wyjaśnienie tego jest możliwy tylko przy założeniu, że istnieją fotony, które mają właśnie te bardzo nieklasyczne własności, których własności nie da się zrozumieć na poziomie klasycznym. Ta obserwacja była zrobiona przez laureata Nagrody Nobla, Roya Glaubera w 1963 roku i od tego czasu ludzie bardzo intensywnie poszukiwali promieniowania, które tą funkcję G2 miałoby inną, mniejszą niż 1, przynajmniej dla jakiegoś tam. I co się okazało, proszę Państwa? Okazało się, że w roku 1977 przeprowadzono eksperyment, w którym badano światło emitowane z rozrzedzonego gazu atomów sodu. Atomy sodu, takie jak mamy na przykład w lampie sodowej, która świeci, elektrycznej, gdy ten gaz jest bardzo rozrzedzony, to znaczy tam atomy są pobudzane w sposób elektryczny, a później deekscytują i emitują promieniowanie, dlatego lampa świeci. To promieniowanie z lampy sodowej najczęściej jest bardzo klasyczne w takiej typowej lampie sodowej. Natomiast to, co zrobili ci naukowcy w roku 1977, to badali emisję promieniowania w lampie sodowej, gdy ten gaz jest bardzo rozszerzony. Co to znaczy? Że można zaobserwować promieniowanie emitowane z pojedynczego atomu. Bo jest gaz tak rzadki, że można dokładnie określić, z którego atomu, tak naprawdę z dokładnością do 2 atomów, z którego atomu emitowane jest promieniowanie. I gdy przeprowadzono ten eksperyment i wyznaczono dla tego emitowanego promieniowania funkcję G2, okazało się, że ona ma taki kształt. Zobaczcie, że dla bardzo małych czasów opóźnień, rzędu nanosekund, funkcja G2 dąży do zera. Był to jeden z pierwszych fundamentalnych dowodów, że istnieją fotony. Zauważcie Państwo, dlaczego ten eksperyment jest taki ważny, bo on pokazuje, kiedy fotony objawiają nam swoje nieklasyczne własności.
wtedy, kiedy możemy obserwować fotony emitowane z pojedynczych źródeł atomowych. Jeżeli mamy do czynienia z pojedynczym źródłem atomowym, to możemy zaobserwować dokładnie pojedynczy foton emitowany przez ten atom i ten foton będzie miał nieklasyczne własności, bo funkcja G2 dla tego promieniowania będzie miała wartość mniejszą, istotnie mniejszą od 1 dla bardzo małych czasów opóźnienia. Dlatego od tego czasu wiemy już, jak wytwarzać pojedyncze fotony, które mają własności te bardzo nieklasyczne, czyli te fotony, nie te, o których myślał Einstein, gdy tłumaczył zjawisko fotoelektryczne, fotony jako kuleczki, które mają energię i pęd, ale jest ich tak dużo, że właściwie ich własności kwantowe są zupełnie zaniedbywalne, ale właśnie fotony emitowane z pojedynczych źródeł, źródła pojedynczych fotonów, które emitują promieniowanie, którego nie da się zrozumieć w sposób klasyczny. Dlaczego to jest takie ważne, że te źródła pojedynczych fotonów mają, emitują promieniowanie bardzo nieklasyczne? Otóż proszę Państwa, bo musi być tak, że jeżeli tych atomów emitujących fotony będzie przybywało, to nagle to promieniowanie musi tracić własności kwantowe i stawać się klasyczną falą. W związku z tym pewne zjawiska, które obserwujemy w klasycznej elektrodynamice, muszą mieć swój jakiś odpowiednik i zgodność ze zjawiskami zachodzącymi dla pojedynczych fotonów. Żeby być bardziej klarownym tutaj, zastanówmy się nad takim najbardziej prostym zjawiskiem w rozchodzeniu się promieniowania, gdy przechodzi ono przez półprzeźroczystą przegrodę. Na przykład przez szybę. Gdy świecimy światłem przez szybę, to promieniowanie padające, oczywiście w pewnej części może być odbite, tutaj znacie słynne prawo odbicia, które mówi, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Część promieniowania może przejść na drugą stronę i dzięki temu widzimy przez szybę to, co się dzieje po drugiej stronie. No i oczywiście część promieniowania będzie absorbowana, no bo nie ma takich ośrodków, które idealnie by przepuszczały lub odbijały promieniowanie elektromagnetyczne, więc część promieniowania będzie absorbowana, no i będzie na przykład podgrzewała tą szybę. I teraz proszę Państwa, okazuje się, że to zjawisko penetracji wiązką światła półprzeźroczystego ośrodka daje się całkowicie zrozumieć na poziomie klasycznym. Daje się zrozumieć przez rozwiązanie tak zwanych równań Fresnela, zrobił to pierwszy Fresnel, dlatego mówimy o równaniach Fresnela, ale one są bezpośrednią konsekwencją równań Maxwella rozchodzenia się promieniowania elektromagnetycznego w ośrodkach. I oczywiście jedną z konsekwencji tych równań Fresnela, dla nas dość oczywistą, jest to, że musi zachodzić zasada zachowania energii. To znaczy energia promieniowania padającego, wyliczona w jakimś przedziale czasu, musi być równa energii promieniowania odbitego, energii plus energii promieniowania, które przeszło na drugą stronę, no i energii promieniowania zaabsorbowanego. To jest dość oczywiste, zasada zachowania energii jest spełniona i równania Maxwella oczywiście czynią zadość tej zasadzie. Ale proszę Państwa, zastanówmy się, skoro to promieniowanie składa się z fotonów, nawet tych klasycznych, tych takich półklasycznych fotonów, o których myślał Einstein, i załóżmy, że to promieniowanie jest monochromatyczne, no to wtedy dla fali elektromagnetycznej wiemy, że energia jest tak naprawdę proporcjonalna do liczby fotonów, a tym współczynnikiem proporcjonalności jest energia pojedynczego fotonu, która jest proporcjonalna do częstości promieniowania. I w związku z tym zasada zachowania energii, ta klasyczna, daje się całkowicie przetłumaczyć na zasadę zachowania liczby fotonów. Oczywiście ta liczba fotonów nie jest zachowana, bo te fotony, które są absorbowane, znikają, ale liczba fotonów padających w jednostce czasu na tą płytkę musi być równa liczbie fotonów odbitych, liczbie fotonów, które przeszły na drugą stronę,
i liczbie fotonów, które zostały zaabsorbowane. Proszę Państwa, ale to nie jest cała historia. To nie jest cała historia i żeby ją jeszcze bardziej uprościć, to skoncentrujmy się nie na dowolnej fali przechodzącej przez dowolny ośrodek półprzezpuszczalny, ale na fali elektromagnetycznej, monochromatycznej, która przechodzi przez tak zwaną płytkę światłodzielącą. Płytka światłodzieląca to jest taki kawałek szkła, tak naprawdę dwa kawałki szkła sklejone ze sobą, która działa w następujący sposób. Gdy pada na nią promieniowanie elektromagnetyczne, to połowa tego promieniowania przechodzi na drugą stronę, a druga połowa promieniowania jest odbijana. To jest takie półprzepuszczalne zwierciadło. W zależności oczywiście od tego, jakie weźmie się te materiały, no to ten stosunek, tym stosunkiem można sterować doświadczalnie. Oczywiście czym dokładniej jest to wykonane, tym mniej tego promieniowania jest obserwowane tutaj. Dzisiejsze płytki światłodzielące są tak doskonałe, że właściwie nie ma, że ta absorpcja promieniowania na tej granicy jest praktycznie znikoma. Więc skoncentrujmy się na tym idealnym przypadku, gdy promieniowanie jest po prostu rozdzielane na dwie części. Porówno część jest odbijana i część przechodzi na drugą stronę. Proszę Państwa, to zjawisko oczywiście daje się opisać, daje się wytłumaczyć całkowicie z równań Fresnela, ale z tych równań Fresnela wynika pewna bardzo nieintuicyjna rzecz, bardzo na pierwszy rzut oka nieintuicyjna, bo później jak się głębiej zastanowić, to tak musi być. Okazuje się, że taka płytka światłodzieląca nie jest obiektem symetrycznym. Nie można skonstruować płytki światłodzielącej, która jest symetryczna w tym sensie, że jeżeli mamy taką płytkę światłodzielącą tutaj tą po lewej stronie i puszczamy promieniowanie elektromagnetyczne, monochromatyczne, to część tego promieniowania przechodzi na drugą stronę, a część jest odbijana. I tutaj to phi oznacza fazę promieniowania. Jeżeli pada promieniowanie o fazie phi, tutaj w miejscu padania, to jest odbite, promieniowanie odbite ma dokładnie tą samą fazę i promieniowanie przechodzące ma tą samą fazę. Ale jeżeli puścimy to promieniowanie z góry na tą płytkę światłodzielącą, tutaj na tym rysunku na górze, ja to narysowałem symetrycznie. Tutaj na dole już zaznaczyłem, że płytka światłodzieląca nie może być symetryczna, więc to jest takie moje oznaczenie, tu gdzie ta gruba linia właśnie pokazuje, że promieniowanie będzie się zachowywało inaczej. Gdy pada promieniowanie i ma jakąś fazę phi w punkcie padania, to przy odbiciu jego faza musi zostać odwrócona o 180 stopni, czyli o pi. Natomiast promieniowanie przechodzące nadal będzie miało tą samą fazę. I proszę Państwa, nie można spełnić równań Fresnela żadnym materiałem. Okazuje się, że nie można spełnić równań Fresnela żadnym materiałem, jeśli chcielibyśmy, żeby nigdy nie było przesunięcia fazowego. Przesunięcie fazowe musi istnieć i w najprostszym przypadku musi być przynajmniej na jednym z tych ramion, gdy promieniowanie pada z jakiegoś kierunku. Takie są prawa Maxwella, wynikające z nich równania Fresnela, a tak naprawdę jest to konsekwencja zasady zachowania energii. Gdyby tak nie było, to znaczy, że zasada zachowania energii nie byłaby w tym procesie spełniona. Więc mamy takie zjawisko i teraz proszę Państwa zastanówmy się przez chwilę nad następującym elementem. Otóż jak to zjawisko rozszczepienia tego promieniowania na dwa, że połowa przechodzi na drugą stronę, a połowa jest odbita, wyglądałoby, gdyby na tą płytkę światłodzielącą padał dokładnie jeden foton. Przecież promieniowanie składa się z fotonów, a wiemy, że jak liczba fotonów zaczyna spadać i to co Państwu tłumaczyłem, gdy promieniowanie tak naprawdę, całe promieniowanie jest promieniowaniem unoszonym przez jeden foton, zaczynają fotony objawiać swoje kwantowe własności niewytłumaczalne klasycznie. I tutaj jest właśnie taki element. Kiedy wpada pojedynczy foton na taką płytkę światłodzielącą, to musi on albo się odbić, albo przejść na drugą stronę, albo coś jeszcze innego zrobić. Ale musi to być tak zrobione, że jak przyleci następny foton, który nic nie wie o tym poprzednim fotonie, to znowu będzie musiał podjąć taką decyzję. I teraz musi być tak, że jeżeli będziemy mieli bardzo długi strumień fotonów, jeden za drugim, który pada na tą płytkę światłodzielącą, to ostatecznie musi być tak, że połowa fotonów przejdzie, a połowa nie przejdzie,
bo wiemy, że wraz z wzrastającą liczbą fotonów, fala zaczyna być klasyczna, te fotony zaczynają tracić swoje klasyczne, kwantowe własności i w związku z tym połowa promieniowania musi przejść na drugą stronę, a połowa musi się odbić, żeby uczynić zadość temu klasycznemu zjawisku przechodzenia przez płytkę światłodzielącą, a w związku z tym każdy foton indywidualnie musi wylosować, czy się odbija, czy przechodzi na drugą stronę. Takie rozumienie statystyczne fotonów jest oczywiście dopuszczalne i nawet można je potwierdzić w pewnym sensie doświadczalnie. Otóż można na końcu każdej z tych dróg umieścić detektor fotonowy i okazuje się, że jak się taki eksperyment wykona i puści się foton na taką płytkę światłodzielącą, to za każdym razem tylko jeden z tych dwóch fotonów kliknie. Albo foton górny, albo detektor górny zaabsorbuje foton i kliknie i pokaże, że tu jest foton, albo ten drugi. Nie zdarzy się nigdy, żeby oba detektory kliknęły równocześnie, jeśli ten jeden foton zostanie wpuszczony na płytkę światłodzielącą. Ten eksperyment jakby potwierdza słuszność tego założenia, że fotony losują po prostu, zbliżają się do płytki światłodzielącej, dokonują aktu losowania i wybierają jedną lub drugą drogę. Nie wiem, czy fotony losują, czy ta płytka światłodzieląca losuje, które fotony przepuszczać, które nie. Summa summarum jest tak, że połowa fotonów przechodzi, a połowa nie przechodzi. Ale proszę Państwa, istnieją zjawiska na tej płytce światłodzielącej, której się nie da w ten sposób wytłumaczyć. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że te fotony, każdy foton zbliżający się do tej płytki światłodzielącej dostaje schizofrenii i zaczyna podróżować dwoma drogami jednocześnie. Klasyczny obrazek by taki był. To jest ta właśnie jego kwantowa własność. Okazuje się, że są zjawiska, których nie da się wytłumaczyć, zakładając, że foton losuje drogę i nią leci. Tylko założenie o tym, że foton jest równocześnie, wybiera równocześnie obie drogi, choć jest niepodzielny, może wytłumaczyć to zjawisko. Aby to zrozumieć, proszę Państwa, mam taki przykład. Weźmy te dwa przykłady, które wcześniej mówiłem o tym padającym promieniowaniu na płytkę światłodzielącą. I proszę Państwa, ponieważ równania Maxwella są liniowe, istnieje zasada superpozycji, o której się uczycie w szkole. Zasada superpozycji mówi, że jeżeli jest jedno rozwiązanie równań Maxwella i drugie rozwiązanie równań Maxwella w danych warunkach, to ich suma jest również rozwiązaniem równań Maxwella, które można zrealizować w doświadczeniu. Więc weźmy te dwa rozwiązania. To rozwiązanie, które mówi, co się dzieje, gdy foton pada z lewej strony, i to rozwiązanie, które mówi, co się dzieje, gdy promieniowanie pada z góry na tą płytkę światłodzielącą. Zobaczcie, co się dzieje. Ponieważ światło padające z góry po odbiciu jest przesunięte o pi, o fazę o 180 stopni, to jeśli promieniowanie padające z lewa i z góry mają dokładnie tą samą fazę, a to można zrobić doświadczalnie, to promieniowanie, które wychodzi na prawo po zsumowaniu zgodnie z zasadą superpozycji, jest dokładnie równe zero. Te dwie fale interferują destruktywnie i żadnego promieniowania po prawej stronie nie będzie. Natomiast promieniowanie, które przechodzi w dół, jedna część jego jest z odbicia, druga pochodzi z przeniknięcia tego promieniowania zaznaczonego tutaj niebieską linią, to promieniowanie ma dokładnie tą samą fazę i w związku z tym te dwie wiązki interferują konstruktywnie i całe promieniowanie leci w dół. To znaczy dokładnie się dzieje to, co tutaj po prawej stronie na tym rysunku. Jeżeli promieniowanie lecące z lewej ma dokładnie tą samą fazę, co promieniowanie lecące z góry, to tylko detektory na dole będą klikać. Tylko detektor na dole będzie rejestrował promieniowanie. Żadne promieniowanie po prawej stronie nie zostanie zarejestrowane, bo jest tutaj interferencja destruktywna. I proszę Państwa, no to co to znaczy w języku fotonów? W języku fotonów to znaczy, że ten foton, który leci tu z góry i ten foton, który leci tu z lewej strony, one w jakimś sensie, spotykając się na tej płytce światłodzielącej, muszą się dogadać, chociaż nic o sobie nie wiedzą, i ten foton lecący z góry musi wiedzieć, że musi przejść na drugą stronę, a ten foton lecący z lewej strony musi wiedzieć, że ma się odbić, tak żeby oba fotony poleciały na dół, bo muszą skorelować swoje zachowanie właśnie dlatego, żeby uczynić zadość
tej klasycznej interpretacji fali elektromagnetycznej. Skoro fala elektromagnetyczna składa się z pojedynczych fotonów i te fotony pojedyncze mogą być wytworzone w bardzo dużych odległościach od siebie, w związku z tym w danym momencie na płytkę światło dzielącą pada dokładnie jeden foton, no to musi być tak, że te fotony muszą się jakoś tutaj dogadać, chociaż nic o sobie nie wiedzą, muszą coś wiedzieć więcej niż tylko to, że mają dokonać aktu losowania na płytce światłodzielącej. Potwierdzenie tego faktu przychodzi z tak zwanym eksperymentem Macha-Zendera. W tym eksperymencie zrobiono troszkę bardziej ciekawy trik. To jest eksperyment bardzo klasyczny, wykonany jeszcze pod koniec XIX wieku za pomocą promieniowania klasycznego, ale później można go przetłumaczyć oczywiście na fotony, co zaraz zrobimy. Ale proszę Państwa, załóżmy, że mamy promieniowanie, mamy źródło promieniowania elektromagnetycznego, monochromatycznego o ustalonej fazie, na przykład promieniowanie laserowe, które pada na płytkę światłodzielącą. Skoro pada na płytkę światłodzielącą, to się rozdziela, część przechodzi w prawo, część się odbija, przepraszam. Następnie odbijają się od zwykłych luster te dwie wiązki, te rozszczepione wiązki odbijają się od dwóch luster i padają znowu na płytkę światłodzielącą. Jak Państwo pamiętacie, to promieniowanie, które tu przeszło, ma fazę fi i to promieniowanie, które tu się odbiło, też ma fazę fi. Mają dokładnie tą samą fazę, bo promieniowanie pada z lewej strony. Ale teraz to promieniowanie pada dokładnie na płytkę światłodzielącą i w związku z tym całe promieniowanie musi pójść do detektora D1. Detektor D2 w ogóle nie zarejestruje żadnego promieniowania. Sytuacja jest jednak inna, jeśli w jednym z ramion tego promieniowania wstawimy blokadę. Jeśli wstawimy tutaj blokadę, to promieniowanie, które idzie górnym ramieniem, oczywiście to jest połowa promieniowania, które pada, zostanie tutaj zablokowane. W związku z tym druga połowa promieniowania, która idzie dolnym ramieniem, dociera do płytki światłodzielącej i ponieważ nie ma promieniowania wchodzącego z góry, to zostaje ono w sposób naturalny rozdzielone znowu na dwie wiązki. Tym razem 25% całego promieniowania idzie do detektora D2, 25% do detektora D1 i oczywiście 50% promieniowania jest blokowane na tej blokadzie. Ale teraz, jeśli to źródło promieniowania wysyła nie bardzo, bardzo intensywną wiązkę promieniowania, ale pojedyncze fotony, to sytuacja jest troszkę inna. Zacznijmy od tego drugiego przypadku. Jeżeli pamiętacie Państwo, promieniowanie z blokadą pada na płytkę światłodzielącą, a w jednym z ramion jest blokada. Jeśli tak jest, no to zobaczmy, co się dzieje. Leci foton, pada na płytkę światłodzielącą i rozdziela się z prawdopodobieństwem 50% przechodzi w prawo i z prawdopodobieństwem 50% odbija się od tej płytki. Następnie foton, ten, który poszedł górą, dociera do blokady, jest tam obserwowany. Foton, który dociera do tej płytki światłodzielącej na dole, znowu dokonuje aktu losowania i w związku z tym z prawdopodobieństwem 25% ląduje na płytce, na detektorze D2, 25% na detektorze D1 i 50% fotonów jest absorbowanych. Jeśli wykonać takie doświadczenie, to rzeczywiście tak będzie. Jeśli ze źródła promieniowania wyślemy 100 fotonów, to statystycznie rzecz biorąc 50 z nich wyląduje na blokadzie, 25% zostanie zarejestrowanych na detektorze D2, a 25% na detektorze D1. Sytuacja jest jednak zupełnie inna, jeśli tej blokady nie ma. Pamiętacie Państwo, wtedy z klasycznego, z teorii klasycznej opisującej rozchodzenie się klasycznego promieniowania wynika, że całe promieniowanie musi dotrzeć do detektora D1. Jak to w związku z tym będzie wyglądało dla pojedynczego fotonu? Dla pojedynczego fotonu wygląda to tak. Pada foton na detektor, na płytkę światłodzielącą. Dokonuje losowania, jeśli prawdziwy jest ten pierwszy obrazek dotyczący losowania. Dokonuje losowania i idzie albo górną, albo dolnym ramieniem tego interferometru. Dociera do płytki światłodzielącej,
Jeśli szedł górną drogą, to dociera do płytki, to ma dokładnie, przepraszam, tu jest błąd oczywiście, nie mają różnicy pi, tylko mają dokładnie tą samą fazę. Mają dokładnie tą samą fazę i w związku z tym różnica faz jest zero, ale wiemy, że całe promieniowanie musi iść do detektora D1. W związku z tym każdy foton w takiej konfiguracji eksperymentalnej, każdy foton wyemitowany przez źródło zostanie zarejestrowany w detektorze D1, choć foton, jeśli prawdą jest to, że dokonuje losowania na każdym z interferometrów, nic nie wie, że droga w drugim ramieniu interferometru jest otwarta. Przecież ten foton, który leci dolną drogą, zupełnie nie wie, czy tutaj na górze jest blokada, czy nie ma. A jednak zachowuje się tak, że zawsze poleci do detektora D1. Nigdy nie poleci do detektora D2, jeśli tam nie ma blokady. Jeśli jest blokada w górnym ramieniu interferometru, to 25% pójdzie do detektora D1 i 25% do detektora D2, a 50% na blokadzie. A jeżeli nie ma blokady, to ten foton, który idzie dolnym ramieniem interferometru, na pewno pójdzie do detektora D1. Mało tego, foton, który idzie górnym ramieniem interferometru, też nie wie, że nie ma blokady w tym drugim ramieniu, a jednak też pójdzie do detektora D1. W związku z tym fotony jakby czują, każdy foton, który leci, dokładnie wie, jaka jest sytuacja eksperymentalna, idzie jakby obiema drogami równocześnie, po to, żeby ostatecznie zdecydować, że musi iść do detektora D1, bo jeśli tak nie zrobi, to byłoby to sprzeczne z tym klasyczną granicą tego promieniowania, gdy fotonów będzie bardzo dużo. To znaczy foton musi się zachowywać tak, żeby było to zgodne z opisem klasycznym w granicy, w której tych fotonów byłoby bardzo dużo, choć jest tylko pojedynczy. Proszę Państwa, to zdumiewające zjawisko było przedmiotem pewnego pomysłu eksperymentalnego, który w pewnym sensie można odebrać jako dowcip, ale jest bardzo pouczający i pokazuje, jak te kwantowe własności fotonów można wykorzystać w praktyce i odpowiadać na pytania, które i rozwiązywać zadania, które wydają się całkowicie nierozwiązywalne. Ja taki przykład Państwu podam. Ten przykład jest dość stary, bo już ma prawie 30 lat, pochodzi z 1993 roku. Otóż, proszę Państwa, opowieść jest następująca. Wyobraźmy sobie, że mamy magazyn z bombami, takimi konwencjonalnymi bombami, które mają zapalniki. Ale problem polega na tym, że ponieważ te bomby długo leżały w tym magazynie, to część tych bomb już jest zepsuta i nie da się jej aktywować, a część bomb jest prawdziwa, jest działająca i te bomby są sprawne i można je użyć. Problem polega na tym, że ten zapalnik, który ma ta bomba, jest bardzo czuły i polega na tym, że bomba ma małe okienko, do którego jak wpadnie jakakolwiek najmniejsza porcja promieniowania, nawet pojedynczy foton, to bomba jest detonowana, jeśli tylko jest sprawna. Natomiast jeżeli bomba jest niesprawna, no to promieniowanie wpada do tego okienka, nie aktywuje bomby i wylatuje z drugiej strony z tej bomby. Dobrze, załóżmy, że mamy takie bomby, taki zapalnik, który jest czuły na jeden foton i teraz zadanie nasze polega na tym, żeby wyselekcjonować bomby, które są sprawne. Oczywiście bardzo trudno jest to zrobić, no bo biorę jedną bombę, jedyny sposób sprawdzenia jest wpuścić promieniowanie do tej bomby. Jeśli wpuszczę foton i bomba nie wybuchnie, no to znaczy, że bomba prawdopodobnie jest zepsuta. Natomiast jeśli bomba wybuchnie, to oczywiście można powiedzieć, bomba jest sprawna, ale już jej nie ma, więc nie można jej ponownie użyć. Pytanie brzmi, czy można wykorzystać jakoś własności fotonów, żeby wyselekcjonować bomby sprawne, nie detonując ich. Proszę Państwa, więc jeśli jeszcze raz, mamy bombę, jeśli bomba jest sprawna i wpuścimy do tego okienka pojedynczy foton, to foton jest pochłaniany i bomba zostaje zdetonowana. Jeśli bomba jest uszkodzona,
to foton przelatuje przez to okienko, bomby nie detonując, bo jest uszkodzona, natomiast foton przelatuje swobodnie na drugą stronę. Naszym zadaniem jest znalezienie sprawnych bomb, ale tak, żeby ich nie detonować. Zadanie wydaje się całkowicie nierozwiązywalne, jeśli promieniowanie ma własności klasyczne. No bo nawet jeśli weźmiemy te słynne fotony Einsteina, te takie właśnie półklasyczne, jako drobiny promieniowania i zaczniemy wpuszczać fotony, to one działają dokładnie tak, jakbyśmy tam wpuszczali nie fotony, tylko jakieś kulki i albo jest, albo bomba wybucha, albo nie. Ale proszę Państwa, fotony to nie są klasyczne cząstki i możemy wykorzystać właśnie interferometr Macha-Zendera, żeby bomby sprawne w jakiej części wyselekcjonować. No zobaczcie. Przeprowadźmy następujący eksperyment. Wpuszczamy foton do interferometru Macha-Zendera, ale zamiast blokady w tym górnym ramieniu umieszczamy bombę. Nie wiemy, czy jest sprawna, czy nie jest sprawna. Wiemy natomiast, że jeżeli bomba jest sprawna, jeśli bomba jest sprawna, to znaczy, że to odpowiada sytuacji, w której tutaj jest blokada, bo może być, jeśli padnie foton, to zostanie pochłonięty. Czyli tutaj ta bomba jakby blokuje górne ramię interferometru. To oznacza, że fotony w 50% będą absorbowane na tej blokadzie, czyli 50% bomb będzie wybuchało, 25% fotonów będzie leciało do detektora D1, a 25% fotonów będzie leciało do detektora D2. Jeśli jednak bomba jest niesprawna i foton może swobodnie przelecieć przez bombę niesprawną, to jak pamiętacie, to odpowiada sytuacji, w której nie ma tu blokady. A w sytuacji, w której nie ma tu blokady, wszystkie fotony zawsze idą do detektora D1. Zawsze są rejestrowane w detektorze D1. To oznacza, że jeżeli umieścimy bombę i wpuścimy foton do tego interferometru i ten foton zostanie zarejestrowany na detektorze D2, to oznacza, że bomba musiała być sprawna, a jednocześnie foton musiał pójść dolnym ramieniem interferometru. To oznacza, że, no bo bomba nie wybuchła, a to oznacza, że jeżeli detektor D2 klika, to bomba jest sprawna, ale nie wybuchła. 25% sprawnych bomb jest wykrywanych w ten sposób, bo oczywiście może się zdarzyć, że wstawimy tu sprawną bombę i foton co drugiej bombie sprawnej, jednak foton dotrze do tej bomby statystycznie i ją wysadzi. A 25% fotonów trafi do D1 i wtedy ta sytuacja jest nieodróżnialna od sytuacji z niesprawną bombą. Ale jeśli bomba jest sprawna, a foton został zarejestrowany na detektorze D2, to na pewno bomba jest sprawna i nie wybuchła. W związku z tym ta własność fotonów, to, że on jakby penetruje oba ramiona interferometru równocześnie, pozwala nam rozwiązać zadanie znajdowania bardzo czułych bomb bez ich detekcji. Proszę Państwa, statystykę tą właściwie można jeszcze troszkę poprawić. Bo jeżeli jest rzeczywiście tak, że bomba, że detektor D1 zarejestrował foton, czyli ten dolny, i sytuacja jest nieodróżnialna od sytuacji, w której bomba jest niesprawna, to możemy jeszcze raz puścić kolejny foton i sprawdzić. I albo kolejny foton tą bombę wysadzi, albo kolejny foton pójdzie do detektora D2 i wykryje nam sprawną bombę, jeśli tylko bomba jest sprawna, albo pójdzie do detektora D1 i znowu nie wiemy, co się dzieje. Ale jeśli bomba jest sprawna, to w pewnym momencie, powtarzając ten eksperyment, albo tą bombę wysadzimy, albo zarejestrujemy foton na detektorze D2 i ją wykryjemy. I w związku z tym tak naprawdę można tą statystykę jeszcze poprawić, nie 1/4 sprawnych bomb wykryć, ale tak naprawdę wykryć 1/3 sprawnych bomb. Oczywiście reszta bomb zostanie zdetonowana, ale wciąż 1/3 bomb możemy wykryć, które są sprawne bez ich detonowania. Ten myślowy eksperyment, bardzo zabawny, został potwierdzony doświadczalnie w 1995 roku w grupie profesora Zeilingera
Oczywiście nie używano tam prawdziwych bomb, ale używano tam pewnych detektorów, które imitowały zachowanie się bomb. Natomiast to był jeden z pierwszych dowodów na to, że te bardzo nieklasyczne własności fotonów, bardzo kwantowe własności fotonów, mogą rozwiązywać zadania, które w świecie klasycznym są całkowicie nierozwiązywalne. Mogą dokonywać pomiarów, których wykonać się nie da w świecie klasycznym. I to te eksperymenty i bardzo dużo innych eksperymentów, nie tylko o fotonach, ale również o elektronach i innych cząstkach materii, doprowadziły do fundamentalnego przełomu w rozumieniu fizyki kwantowej. Od czasu, kiedy ona się narodziła, już ponad 100 lat temu, z pierwszymi właśnie doświadczeniami myślowymi i wytłumaczeniami w duchu Alberta Einsteina, czyli narodzin mechaniki kwantowej, czyli tego półklasycznego opisu, w którym materię musimy rozumieć w sposób skwantowany, ale promieniowanie nadal półklasycznie, to znaczy nadal promieniowanie jako promieniowanie być może składające się z fotonów, ale cząstek, które są klasyczne, nastąpił kolejny przełom. Otóż istnieje, potrafimy w dzisiejszych czasach kontrolować zjawiska, których nie da się zrozumieć w żaden sposób żadną teorią klasyczną. I tak dochodzimy do fundamentalnego przełomu, który fizycy nazwali kilka lat temu drugą rewolucją kwantową. Tak jak pierwsza rewolucja kwantowa doprowadziła do powstania bardzo spektakularnych, do wykrycia bardzo spektakularnych zjawisk i skonstruowania narzędzi, których używamy na co dzień, jak laser, dioda półprzewodnikowa, tranzystor, to wszystko, dzięki czemu się dzisiaj w ogóle widzimy i słyszymy, doprowadziło do wielkiej rewolucji teleinformatycznej, tak teraz stoimy na progu drugiej rewolucji kwantowej. Rewolucji opartej nie tylko o zjawiska kwantowe rozumiane jako drobiny promieniowania i materii, które jednak mają w jakimś sensie klasyczne własności, ale zjawiska, które nie mają żadnych klasycznych, do których żaden klasyczny opis nie daje się zastosować, a my je kontrolujemy. Jak wam pokazałem, dzięki kontroli tych zjawisk możemy rozwiązywać bardzo abstrakcyjne zadania, których właściwie żaden klasyczny obiekt, nawet człowiek siłą swojego mózgu nie jest w stanie ich rozwiązać albo w rozsądnym czasie, albo w ogóle ich rozwiązać. Proszę Państwa, stoimy na progu tej drugiej rewolucji kwantowej, ale jestem przekonany, że dzisiejsi uczniowie, którzy dzisiaj słuchają tego wykładu, mam nadzieję, że jeszcze nie zasnęli, gdy będą dorosłymi ludźmi i będą głównym motorem rozwoju naszej cywilizacji, będą na co dzień używali takich urządzeń, które będą rozwiązywały takie, będą używali takich urządzeń do rozwiązywania zadań, które dzisiaj wydają nam się nierozwiązywalne. I właśnie dlatego powstał ten flagship, w ramach którego dzisiejszy, europejski flagship, w ramach którego dzisiejszy wykład jest i się odbywa. Jest to program Unii Europejskiej, w którym Komisja Europejska zdecydowała o dodatkowym finansowaniu wielkich projektów w ramach fizyki, które będą projektów, które mają związek z drugą rewolucją kwantową, czyli wprowadzeniem właśnie tych urządzeń do powszechnego użycia. To jest w ogóle bardzo spektakularny projekt, bo nigdy wcześniej się w badaniach naukowych europejskich coś takiego nie zdarzyło. Chyba porównywalny pomysł zbudowania CERN-u pod Genewą, ale to był wieloletni projekt, dużo, dużo dłuższy, który trwa do dziś. To jest finansowanie na poziomie miliarda euro w ciągu 10 lat, tylko na badania podstawowe w tym kierunku. Właśnie po to, żebyście wy mogli za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat używać tych urządzeń w codziennym życiu. Proszę Państwa, ale to nie jest tak, że tylko Unia Europejska bierze udział w tym wyścigu. Chiny na przykład bardzo podobny program sfinansowały, tylko z finansowaniem dziesięciokrotnie większym. Także ten wyścig trwa i tutaj są potrzebne oczywiście nie tylko pieniądze, ale potrzebni też są ludzie, młodzi ludzie, którzy są odważni i są w stanie sprostać
sprostać tym wyzwaniom, odrzucając w pewnym sensie całą klasyczną wiedzę z fizyki, którą do tej pory stosowali, bo trzeba tutaj naprawdę mieć, jak widzicie, bardzo dużą wyobraźnię, żeby coś nowego wymyśleć, coś bardzo nieintuicyjnego. Więc proszę Państwa, druga rewolucja kwantowa, podsumowując, to efekt zrozumienia, ale również precyzyjnego kontrolowania różnych nieklasycznych korelacji, które istnieją w układach kwantowych. Tak nieklasycznych, że właściwie sprzecznych z naszym zdrowym rozsądkiem. To, co Wam powiedziałem, że ten foton leci dwoma drogami i właściwie nie wiadomo, jak to opisać, jak to zrozumieć w sposób klasyczny, a mechanika kwantowa, czyli teoria fizyczna, ta fundamentalna, która opisuje zachowanie się materii na poziomie mikroatomowym, na subatomowym poziomie, całkowicie te zjawiska tłumaczy. I proszę Państwa, jest już dzisiaj praktycznie pewne, że efekty tej drugiej rewolucji kwantowej będą miały przełomowe znaczenie dla historii ludzkości. Jednym z takich najbardziej medialnych to jest oczywiście przełom w obliczeniach komputerowych, przy przetwarzaniu informacji. To, co bardzo często w gazetach nazywamy komputerem kwantowym, czyli urządzenie, które potrafi wykonywać różne obliczenia w sposób dużo, dużo szybszy i sprawniejszy niż wszystkie konwencjonalne komputery na Ziemi razem wzięte. To oczywiście może mieć fundamentalne znaczenie dla przesyłu informacji i tego, jak przesyłu i przetwarzania informacji. Drugie potencjalne zastosowanie to kwantowa komunikacja, to znaczy, proszę Państwa, to, czy komunikacja między dwoma odległymi osobami przez internet jest bezpieczna, czy nie, dzisiaj jest tak naprawdę oparte o naszą wiarę w to, że niektórych liczb nie potrafimy w sposób szybki rozłożyć na czynniki pierwsze, ale jeśli ktoś skonstruuje takie urządzenie, które potrafi rozkładać bardzo, bardzo duże liczby na czynniki pierwsze, to praktycznie całe bezpieczeństwo w komunikacji dzisiejszej będzie zagrożone. Na przykład komunikacji z bankiem, czy komunikacji tajnej pomiędzy, nie wiem, dwoma rządami albo w ramach jakichś grup, dla których ich informacja jest bardzo cenna. Więc proszę Państwa, a takie urządzenie wiemy, że potencjalnie może istnieć, bo właśnie komputer kwantowy wspomniany przed chwilą byłby w stanie bardzo szybko rozkładać liczby na czynniki pierwsze i w związku z tym złamać każdy w chwili obecnej wydawałoby się niezłamywalny sposób szyfrowania informacji. Ale proszę Państwa, druga rewolucja kwantowa może też przynieść przełom, jeśli chodzi o metrologię kwantową, o metrologię i sensory. To znaczy to, co Państwo widzieli tutaj przed chwilą związane z tymi bombami. Jeśli mamy urządzenia, które są bardzo czułe na zjawiska i których własności zależą od pojedynczych, na przykład fotonów, tak jak w przypadku tych bomb tutaj, służących jako przykład, to widzimy, że tylko zjawiska kwantowe odpowiednio wykorzystane mogą dać nam drogę do zbadania ich własności bez niszczenia tych układów i tak dalej, i tak dalej. Także proszę Państwa, stoimy w obliczu drugiej rewolucji kwantowej. Podałem Wam mniej więcej historię, skąd to się wzięło i gdzie, w którym miejscu jesteśmy. I bardzo dziękuję Wam za uwagę i czekam na pytania. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, to należy się połączyć teraz przez Zoom i tutaj zadać można pytanie bezpośrednio, ale oczywiście transmisja cały czas na YouTubie trwa. Dziękuję Państwu za uwagę.